PDK Otwarci na Dostęp. Skąd ta nazwa? Czy nie popełniliśmy błędu językowego? Chcieliśmy dosadnie podkreślić, że pragniemy dostępu naprawdę swobodnego i bez ograniczeń, że jesteśmy otwarci i gotowi na tak potrzebne zmiany. Pyrzycki Dom Kultury od wielu już lat stosuje zasadę zero wykluczenia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Bardzo istotne w naszej misji są działania włączające i ułatwiające korzystanie z oferty naszej instytucji. Ściśle współpracujemy ze środowiskiem osób ze szczególnymi potrzebami. Osoby te bardzo często korzystają z naszej oferty artystyczno-kulturalnej, ale też wykorzystują przestrzeń Pyrzyckiego Domu Kultury do realizacji własnych pomysłów i zamierzeń. Nasz projekt to przede wszystkim 100 godzin cyklicznych zajęć warsztatowych dla osób ze szczególnymi potrzebami. To warsztaty dla współpracowników i pracowników Pyrzyckiego Domu Kultury. To doposażenie i wyposażenie przestrzeni PDK. To również dostosowanie strony www do najnowszych wymagań. Przy wyborze tematyki warsztatów istotne było dla nas to, co usłyszeliśmy od naszych potencjalnych uczestników. To, że chcieli zostać gwiazdami filmu, to, że chcieli reżyserować film, to, że chcieli wystąpić na scenie, chcieli animować lalki, to, że maluszki chciały potarzać się w mące, pojeść makaronów trochę, galaretek. Usłyszeliśmy, zorganizowaliśmy dzięki temu projektowi. Podobał mi się, bardzo fajnie, fantastyczne były. Współpraca z osobami niepełnosprawnymi była naprawdę fantastyczna. Ci ludzie dają i potrzebują niesamowicie dużo ciepła. Mają fantastyczne pomysły. Mi bardzo często nie przyszło nawet do głowy, żeby lalkę wykorzystać w ten czy inny sposób. Dzień dobry, nazywam się Kinga Dalska. Miałam ogromną przyjemność prowadzić warsztaty filmowe z grupą cudownych osób z SDS Mielęcin. Podczas warsztatów stworzyliśmy animację poklatkową i krótki reportaż. Uczestnicy wykonali kawał świetnej roboty. Tak trzymać.